na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie, kłopoty. Są ludzie zwyczajni, co mają marzenia, lecz miejsce to często ludzkie losy zmienia. Włącz radio i słuchaj, wśród historii wielu odnajdziesz i siebie. Drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. Doktor Godlewski speaking. Dzień dobry, doktorze. Ja dzwonię w sprawie mojego męża, Krzysztofa Jackowskiego. Chwileczkę. Siostro, proszę zrobić check-in pacjenta. Za chwilę z nim będę. Tak, proszę zamknąć drzwi. Już jestem sam. Cieszę się, że nareszcie cię słyszę, Agnieszko. Daj spokój. Dzwonię w sprawie mojego męża. Jest twoim pacjentem. Ojej, co tak oficjalnie. A swoją drogą, co za zrządzenie losu. Przez blisko rok prosiłem o rozmowę, o kontakt i popatrz, jak się role odwróciły. Ja nic od ciebie nie chcę, poza informacją, jak poważny jest stan Krzyśka. Widzisz, żabko, ja się nie mogę z tobą dzielić informacjami na temat zdrowia moich pacjentów. To jest HIPAA regulation. Krzysztof, nie rób sobie jaj. W żadnym wypadku nie robię. Krzysztof, myślałam, że zechcesz mi pomóc, bo mój Krzysiek... Patrz, jakie to wygodne, że obaj twoi faceci noszą to samo imię. Nie musisz uważać, prawda, kochanie? Szczególnie w łóżku. Wiesz co? No nie złoś się. Bo złość piękności szkodzi. Agnieszka, nic nie wskurasz. Widzę w karcie, że pan Krzysztof Jackowski nie upoważnił nikogo, nawet małżonki, do przekazywania informacji o jego zdrowiu, więc nic z tego. Słuchaj, ja cię proszę tylko o to, żebyś mi powiedział, jak jest poważnie. Krzysiek jest strasznie załamany. Nie mogę nic z niego wydobyć. Powiedział jakiejś operacji. No bądź człowiekiem. Przede wszystkim jestem lekarzem i przestrzegam przepisów. Niestety nie mogę. Nie mogę w pracy. Okej. Gdzie i kiedy? Dziś o 8? Tam, gdzie zawsze? Nie rozumiem. Czyli gdzie? Jak to nie rozumiesz? W naszej knajpce, Wellington Heights. Co ty bredzisz? Nie ma żadnej naszej knajpki. Ależ jest ta, w której zawsze pokazywałaś mi listingi z domami do kupienia i w której zawsze przy tej okazji jedliśmy sushi. Jesteś skurwiel. Do zobaczenia, żabo. Na polskim trójkącie. Czyli nie w porę dzwonię? No tak, jak ci powiedziałam. Mój syn przyprowadził do domu tą swoją rozwódkę. Mamy tu jakieś rozmowy mieć, dlatego tak cicho mówię. A jak twój ząb? Dalej boli? A już zapomniałam, tylko doktor Katruszkowska wróciła, od razu przeszło. Dentystka lecząca spojrzeniem. Takie cuda to tylko w Ameryce. Głupi no. Obejrzała wszystko, antybiotyk mi dała i na drugi dzień już było lepiej. A jak tam u tobie? Ciężko w robocie? No wiesz, ciężko, ale znacznie lżej przy wypłacie. A jak sobie jeszcze przeliczę tą, jak mówicie, tygodniówkę na złotówki, to ja za chwilę pół Bytomia będę mógł kupić. Oj, pachną, dolarki pachną. Wiesz jak to jest. Nie musisz być bogaty, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być bogaty. I taki mam plan na Amerykę. Pierwszy krok zrobiony. No, tylko uważaj, bo tak gadają, Ameryka ma dwie waluty, dolary i piwo. Ale co ty uważasz, jak ja lubię jedno i drugie? No, łatwo może jedno i drugie zgubić. Muszę już kończyć, bo mój Staszek czeka. A jeszcze jedno słowo.
No. No to kiedy się w końcu zobaczymy? Oj, stary, a głupi, zadzwoń za jutro. A, Góralecko. A bodej cię ta bodej. A ty, mamo, co taka zadowolona? Ja? No raczej. No tak, ze znajomą, ze Zośką se troszkę poplotkowałam. Ze Zośką mówisz? A ty co, policja czy FBI? Dobra, whatever. Mamo, teraz musimy ustalić, co ze świętami i zaręczynami. A co tu ustalać? Trzeba UNO zrobić. Ja we wszystkim pomogę, pani Kaśko. A ile tu ludzi od ciebie będzie? Ode mnie to najwyżej tylko siostra. A bój się Boga, a rodzice? Moi rodzice nie żyją. Oboje? A co się stało? Na wakacjach w Polsce mieli wypadek samochodowy. No ale jak? Wjechała na nich ciężarówka, zginęli na miejscu. To kiedy to było? 7 lat temu. A Stasek, to ty nawet nie możesz kogo o rękę poprosić? Wystarczy, jak Stasek mnie o rękę poprosi. A ta siostra to starsza czy młodsza? 2 lata starsza. W Kolorado Mieszko to pewnie i tak nie przyjedzie, ale zaprosić trzeba. Mamo, ale jak my to zrobimy? Toż to od nas ludzi się najdzie, a najdzie. A jakich ludzi od nas znajdzie? Jasiek to z tą swoją ceperką, wyjo, no i Mirę siostra, jak zjedzie z tego Koloradu. No ale jak samą Krysię z wujem zapraszać, jak ciągle w Chicago jest jej matka i Krysi brat? A wuj mi coś ostatnio wspominał, że z Londynu na Wielkanoc przyleci też Adam, ten muzyk. Ich wszystkich chce z Nazaręczyny? Chyba cię Pan Bóg opuścił, toż to nie wesele. No pani Kaśko, dla nas to ważna impreza przecież. No ważno, ale dla rodziny, a rodzina to z krwi, reszta to obcy. To ja po ślubie też nie będę rodziną? Mireczko, ty to już jesteś rodzina, prawda mamo? A dajcie wy mi wszyscy święty spokój, róbcie sobie co chcecie. No masz, i znowu to samo, dzwonię do wuja. No nie dzwoń, w moim domu ja rządzę. No żeby mój jedyny syn nie brał ślubu jak się należy w kościele, to ja nie wiem za czyje grzechy. A dlaczego nie w kościele? A jak w kościele? Przecież ty rozwódka jesteś. Ale Mira miała tylko cywilny ślub i rozwód. To w kościele może. Tak? No czekaj. No ale księdza pytałeś? No pewnie, że pytałem. My w 2 kościołach byliśmy. Ksiądz kościoła na Górce to taki fajny. Syćko nam wyjaśnił i powiedział, że prawo kościelne pozwolą na ślub, jeśli jesteś w takiej sytuacji jak jo. No, to kamień z serca. Róbmy tą listę. A z waszym młodym towarzystwem później se umiery możecie zrobić. A zrobimy. A pana Krystka to chyba mama też by chciała zaprosić, co nie? A, jeden ceper w tą, a w tamtą? No tak, tak. No to liczmy. Mamy pana Krystka, wuja z Krystyną, panią Zytę, Agnieszkę z mężem, Miry siostra, no i jak ten Adam przyleci, to pewnie on też. Razem 8 osób. To nie jest tak źle. I my we 3, to 11. Idzie wytrzymać. To zaraz po świętach na zapowiedzi dawać, żeby wstydu nie było. Czemu wstyd? Bo co? No właśnie, mamo. Z brzuchem do ołtarza chyba nie chcę zjść. Brzuch mo kozdy. Jeden większy, drugi mniejszy. Pani Kajsce to też go nie brakuje. Ty mi moim brzuchem w oczy nie świeć. Ja o twojej ciąży godą. Bo ja Saska to urodziła po Bozemu 9 miesięcy po ślubie. No, mamo, to już nie te czasy. A ty, Stasek, to tylko portkami myślisz. Dobre portki nie są złe. Ja nie narzekam. No, wiadomo, przecież to mój syn. A to Staska Jurność to pani? Mira, przecież to moja mama. A co sam myślisz, młodą panną? To pogratulować. Pan Krystek musi być bardzo zadowolony. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Witaj, ależ pięknie wyglądasz. Nie przyszłam tu po komplementy. I przypominam ci, że to nie jest randka. Żabka, ale jak to miło widzieć, że masz jednak jakiś interes do mnie. Krzysiek, ja nie mam żadnego interesu. Ja po prostu chcę... Bardzo się martwię o mojego męża. Zamknął się w sobie. Nie chce mi powiedzieć o swojej chorobie. Nie wiem, jak jest poważnie. Jak szybko powinien mieć operację. Jakie są prognozy. Nic nie wiem. Odpowiesz mi na te pytania. Po to tu przyszłam. Spokojnie, skarbie. Zamów mi coś. Chcesz jak zawsze sushi, tak? Dla przypomnienia? Jakie zawsze? Ja nic nie chcę. No to chociaż Martini ci zamówię. Człowieku, czy ty mnie słyszysz?
Co jest Krzyśkowi? Ciszej. Ale podoba mi się, jak się złościsz. Dobra, wychodzę. Czekaj, siadaj. No. Najpierw ty. Co ja? Co się u ciebie wydarzyło przez ten rok? Ale ja nie przyszłam tu na spowiedź. Chętnie posłuchałbym twojej spowiedzi, wiesz, ale skoro nie chcesz sama, bardzo mi przykro z powodu poronienia. Słucham? Twój mąż mi powiedział. To nie twoja sprawa. I tego właśnie nie jestem pewien. Wobec tego, zanim się rozpędzisz, to powiem ci tak, moja ciąża nie miała z tobą nic wspólnego. Czyżby? Krzysiek, dobrze wiesz, jak było. Do tej pory uśmiecham się do tych wspomnień. Raz. Ale za to jaki raz? Tak płomiennego seksu nie miałem z żadną kobietą. A cieszę się ogromnie, że zostawiłam tak niezapomniane wrażenie. Tak, żabo. Niezapomniane. Ale dla mnie niechciane. Dotarło? Ale że mi nie powiedziałaś, że będę ojcem. Co ty bredzisz? To nie było twoje dziecko. Doskonale pamiętam, co powiadałaś przed rokiem o kryzysie małżeńskim, o tym, że mąż ciągle w trasie, że żyć obok siebie, a nie ze sobą... To nie było twoje dziecko. Nie chce mi się wierzyć, że poza mną miałaś jeszcze jakiegoś kochanka. Oh. To twoje... wypłoszenie i spragnienie tak mnie wówczas ujęły. Przestań. No i ta późniejsza ucieczka, odmowa jakiegokolwiek kontaktu. Teraz wszystko rozumiem. Ty nic nie rozumiesz. Istotnie. Nie rozumiałem, ale teraz wszystko jasne. Co jasne? No co jasne? Po co mi to wszystko przypominasz, no? Dlaczego się nade mną pastwisz? Ja się nie pastwię. Ja się pławię. Jesteś psychol. Śledziłeś mnie, dręczyłeś telefonami. To jest stalking. Oszalałem na twoim punkcie, rozumiesz? A ty mi nawet nie powiedziałaś, że jesteś ze mną w ciąży. To dziecko mogło żyć, gdybym tylko wiedział. Przecież wszystko dałoby się jakoś ułożyć. Krzysiek, ty rzeczywiście oszalałeś. Okej, mam dość. Wiesz co, zrobiłam błąd, że dałam ci się tutaj zwabić. Ale miałam nadzieję, że spotkam lekarza, a nie psychopatę. Nie musisz mi już nic mówić na temat Krzyśka. Są inni urolodzy, wiesz? Poradzimy sobie, dzięki. Twój mąż nie ma wiele czasu na szukanie second opinion. Co ty mi próbujesz powiedzieć? Że powinien się operować i to szybko. Jest aż tak źle? Na tyle, że powinien umówić termin zabiegu. Cholera. Żabo, ale to nie koniec świata. A co ty możesz wiedzieć o moim świecie? I przestań do mnie mówić żabo. No wiem jeszcze, że miałaś wypadek samochodowy i właśnie po nim straciłaś nasze dziecko. To jest jakiś obłęd. Ty się powinieneś leczyć. Z ciebie jest się trudno wyleczyć. Nawet nie wiesz, ile dałbym za powtórkę. Powtórkę? Opamiętaj się. Jesteś żonaty. Chcesz się licytować na przyzwoitość i uczciwość małżeńską? Słuchaj, ostatni raz ci powtarzam. To nie było twoje dziecko. Agnieszka, wystarczy już tej ciuciu babki. Przecież ja wiem, że twój mąż jest podwiązany. To niby z kim ta ciąża? Jezu. To też ci powiedział? Tak. W gabinecie lekarskim jest czasem nawet bardziej szczerze niż w konfesjonale. Na pewno nie chciałabyś dokładać teraz panu Krzysztofowi zmartwień i robić disclosure, że jego urolog sypiał z jego żoną. Wiesz co, twoja podłość nie ma jednak granicy. Ma. Kończy się w łóżku. Rozważ to, żabo. Wysłuchali państwo 57. odcinka Słuchowiska na Polskim Trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Granat jako Kaśka, Renata Granat jako Mira, Adam Glinka jako Krystek, Bartłomiej Jałocha jako Staszek, Jan Zieńko jako dr Godlewski. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Montaż i udźwiękowienie Jarosław Gołofit. Aranżacja dźwięków między scenami Maciej Skwierawski. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch.
Produkcja wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwoevergreen.com pod zakładką słuchowisko, na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka byli dr Barbara Truszkowski, klinika Nova Dental, 5489 North Milwaukee Avenue, Chicago, telefon 773-792-0123. Dr Arkadiusz Grochowski, klinika leczenia bólu, telefon 630-372-5801. Psychoterapeuta Lech Konrad Figurski, telefon 630-335-1686.